Witam i pozdrawiam was, eh, jeszcze troszeczkę ekstra informacje na temat pamięci eh, i tak dalej, i tak dalej, eh, i ja wiem po co on teraz jest, on ma taki dziób, bo już było troszeczkę przedfilmowane, ale to była totalna katastrofa. Miał taki dziób, a ty mi nie dostajesz się przywitać, witam was. E, dobre. Proszę, mi daj pomoc. Teraz, bo ja potrzebuję tłumaczyć. Twój pomoc. Chcę troszeczkę przybliżyć takie mniej więcej sposoby, gdzie można trochę zmieniać jedzenie. Jeżeli mieszkamy z jakimiś innymi domownikami, którzy na przykład nie są za bardzo przekonani, coś ten, tego na przykład też im coś dolega, a można coś zmienić w jadłospisie, na przykład. Załóżmy, że ona gotuje, chociaż tak nie jest, jest na odwrót. I załóżmy, że ja mam ochotę zjeść coś. Jestem domownikiem, który mnie tam nic nie obchodzi. Co jem? I powiem, zrób mi jakieś ciastko do zrobienia. Od ten moment ja musiał myśleć. I ja musiał robić takie ciastko, które jest pH na dziób, które wygląda dobrze na oczy. I który ma również troszeczkę zapach. I to znaczy, od tego momentu ja, mój mózg, idę bardzo szybko na ketogen. Co jest Jakie możliwości mamy na czasko ketogenne? Dobra, macie ten playlist od ON. Tam są też przepisy ketogenne. I kiedy tam jest na przykład taki przepis, gdzie jest. Też mówione daktyle albo rodzinki? Nie zrób się to tam w środku. To... Można zrobić na przykład tort ketogenny w oparciu na mleko kokosowe. Na przykład e, można wtedy się ratować stevią e, do słodzenia, zielem azteckim można się ratować do słodzenia. E, niektórzy używają też ich chociaż ja bym go też za dużo przy ketozie, też tam nie sypał, tylko troszeczkę. Do tego. Ale to są takie alternatywy, którymi można wtedy dosładzać sobie troszeczkę. E, teraz e, ja idę. A to jest tak samo e, na przykład na zupę. Kiedy wy robicie zupę na całą rodzinę, zrób ten zupę bez ziemniaki, bez makron środkowego, tylko e, warzywa i kiedy, we jesteś, kiedy we nie jesteś wegetariański ludzie, zrób tam również też e, takie kości albo kawałek mięsa tam środkowe. Mhm. Ale proszę bardzo, uważaj na. Makaron można zamienić bardzo szybko, ponieważ teraz mamy w sprzedaży już makarony białkowe, czyli na przykład z groszku z ciecierzycy z fasoli i te można bardzo szybko zamienić wtedy na te takie. Niezdrowe, to można wrzucić te do środka. Większość pewnie się nawet nie zorientuje, ponieważ one w smaku są bardzo podobne. Ja próbowałem je i naprawdę leży to bardzo blisko koło siebie, te smaki. Tak jest. E, następny przykład. E, również widzimy ludzi, którzy mają problemy ze pamięć. Oni również mają problemy z, Chodzenia? Mhm. z chodzeniem. Tak. I kiedy ja zobaczę nadwo na matka natura, ja i ja zobacz tam, i ja widzę tam jeden duży, wielki dziewo, ale tam do góry ten patyków, ten. Takie. No patyki no. gałęzie. Pat Okej, okay, ten słowo szukałam. Nie wygląda dobrze. To, to, co to znaczy? Jak jest do góry? Tak samo jest na dole. To znaczy, kiedy tam do góry nie funkcjonuje wszystko dobrze na ten dziew, na kozien o ten dziew, tam brakuje coś na dobre rosło. Kiedy my robimy teraz to taki tłumaczenia przełożymy na nasze ciało i widzimy ludzi, którzy mają problemy na pamięć. Oni mają również problemy z jelitą i również problemy z hodzenia. Jakie metody jest na ten problem z chodzeniem? Troszeczkę ulepszy to nie znaczy od razu, od pierwszego na drugi dzień, ale spróbujcie sam ten test w domu. Zróbcie na YouTube klasyczny muzyka. Zo is Poconius, Beethoven, Mozart of Frederic Chopin. Er zijn ook heel veel andere mensen, of André Rieu. Zorg voor muziek, en deze mensen die problemen hebben, zitten op de muziek. En kijk eens wat de reactie is van eetzeggen en nahodzeggen. Bo to wszystko jest, wszystko jest razem połączone. Po prostu no, się uzupełniają pewne systemy razem i wspomagają mhm. nawzajem. Także tak. Można tak zawsze kombinować, szukać jakichś zdrowszych, zdrowszych alternatyw, po prostu coś zawsze zamieniać. Tak jak dzieci na przykład chcą jakiś deser. Można zrobić znowu coś na przykład z czyja, z nasion czyja, coś można dodać, posłodzić można też i stewią, czy czymś innym do tego, chociaż stewia jest taka troszeczkę dosyć specyficzna w smaku. Czy można też użyć jakichś owoców do posłodzenia do tego? Po prostu im więcej nam się uda tych niezdrowych rzeczy wyciągnąć z tej diety, tym lepiej. A czasami większość nawet się nie połapie, że coś tam jest wyciągnięte z tego. Bo tak jak ja na przykład robiłem lody takie dobre, czy też z mleka kokosowego, już też robiłem, pokazywałem wam w sumie, to też osobom, które je tak dawałem na poczęstunek, to nie miały pojęcia, że to w ogóle są inne lody. nie? Myślałem, że to takie ze sklepu są. Po prostu nie dało się tego wyczuć. Nie? A niektórzy twierdzili nawet, że lepsze, i gdzie ja je kupiłem? <grym> także zawsze można troszeczkę pozmieniać, im więcej tam coś wyciągniemy i damy czegoś lepszego tym lepiej to jest, to nie musi być zawsze optymalne, żeby był cały pakiet idealny, bo czasami się tego nie da zamienić, to jest fakt albo komuś to rzeczywiście nie podejdzie wtedy także nawet jak jeden, dwa składniki się uda wyciągnąć, na przykład ten makaron zamienić innym makaronem to już jest jakiś sukces niektórzy robią też makarony z warzyw nie? na przykład z cukinii Robią także, to też takie makarony już też widziałem. Są nawet takie temperówki specjalne do tego do robienia, czy z ogórków bodaj, że też chyba makarony już jakieś takie robili. Nawet, że można kombinować, można zamieniać. Nie zawsze każda alternatywa jest rzeczywiście dobra, bo czasami to tak rzeczywiście smakuje niepodobnie do tego, jak ma być. Także no, trzeba pokombinować, ale jeżeli jest się kreatywnym, to zawsze idzie coś wymyśleć, zawsze idzie zamienić. Tak jak ja na przykład czekolady, wam już pokazywałem kilka przepisów, przecież na czekolady były, jak można zrobić z oleju kokosowego, z ksylitolem, z czymś tam. Masa, różne ciastka, też przecież te kokosowe, te kokosowe ciasteczka, to one naprawdę robiły furorę w smaku. Jak zawsze się tutaj robiło, to one znikały chwila, moment, już ich nie było, nie? Bo po prostu smakowały lepiej niż te takie sklepowe ciastka, także to też jest fakt. Albo były po prostu z wiórków kokosowych zrobione. No. To był główny składnik, no i tam był daktyl, akurat w tym przypadku. co można zamienić też i na banana, będą na bananowe. Zawsze można coś pokombinować, a już na pewno jest to lepsza alternatywa niż te ciastka takie sklepowe, gdzie jest masa cukru wrzucone i jeszcze dodatkowo jest mąka wrzucona i nie wiadomo co jeszcze z i coś innego. To ja wybieram takie z kokosa. Jest chwila moment to jest gotowe, tylko to się długo suszy, no to jest fakło. To kilka godzin jest stracone w suszarce. Ale jak to zrobimy wieczorem, wrzucimy do suszarki i pójdziemy spać. No rano mamy ciasteczkę gotowe. Jeszcze ciepłe na śniadanie. Chociaż ja bym śniadania nie zaczynał od ciasteczka, no ale... Znam takich, którzy tak robią. no, nie, no. no chociaż. <laughs> może kiedyś. Kiedyś, to może tak. No. To już wstawamy, ciasteczko. Posmakowało bardzo dobrze. Teraz już nie, ale kiedyś, na początku, jeszcze jak zmienialiśmy, to rzeczywiście były takie akcje. Zrobiłem ciasteczka, wstałem rano, już ich nie było. Suszarka pusta! Ale nie chodzi, Bo po co te, te jedzenia musiały leżeć tam jeszcze? <noise> Kiedy ja byłem bardzo głodny. Miałem bardzo duży głód. Na ten czas je jeszcze. Dobra, chyba to jest... Tak to tyle. mniej więcej wygląda wszystko. Dobra, także takie króciutkie, dodatkowe info. Że tyle na dziś. Pozdrawiam, Was. trzymajcie się. Hej. I do następnego razu. Pa!